Czyńcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wychwalajmy. Alleluja. Wychwalajcie Pana aniołowie Pańscy. Wychwalajcie Pana zastępy niebieskie. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, naśladowanie Chrystusa naprawia nasze relacje z innymi osobami. Bóg każe nam kochać bliźniego jak siebie samego, ale równocześnie mówi nam, że miłość do drugiego człowieka nie można stawiać Pana Boga na ostatnim miejscu. Często słyszymy: kocham Pana Boga, ale. W tym wypadku nie może być żadnego ale. Właściwa miara w relacji z osobami i rzeczami to oznaka zaprzyjaźnienia się z Bożą mądrością. W czasie tej Eucharystii pragniemy pogłębić tę naszą przyjaźń z Panem Bogiem. A w tej mszy świętej modlimy się w intencji zmarłego Eugeniusza w 15. rocznicę jego śmierci. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze przewinienia i grzechy, abyśmy godnie uczestniczyli w tej Najświętszej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Błogosławimy Cię, wielu.
Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez mądrość. Oto Słowo Boże. Wracasz w proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Porywasz ich, stają się niby sen poranny.
jak trawa, która rośnie. Rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich. Panie, Ty zawsze nam ucieczką. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona, najdroższy. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego Ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast siebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od siebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla Ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, też nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, jedna z uczestniczek ankiety „Kim jest dla mnie Chrystus?” pisze o nim w ten sposób. Kim jest on dla mnie? Szczęściem, które się ziściło dla ludzi i trwa nadal. Szczęściem, którego nie docenia się, gdy się je posiada. Gdy się je utraci, tęskni się niesamowicie i nie do opisania. Zgubiłam kiedyś w życiu to szczęście na długie lata. Zakochałam się nieszczęśliwie w żonatym mężczyźnie. Wzięłam z nim ślub cywilny. Zdawało mi się, że zdołam zagłuszyć własne sumienie, ale mój Jezus chyba mnie wtedy nie opuścił, tylko czekał, cierpiał. Tak to czułam przez cały okres mojego życia w konkubinacie. Życie bez Boga jest koszmarem. Sumienie z natarczywością domaga się pojednania z Nim. Klękałam do modlitwy i usta mi drętwiały. Czułam, że mówię w próżnię. Poszłam do kościoła. Czułam się niepotrzebnym widzem. Z zazdrością patrzyłam na przystępujących do spowiedzi. W te lata oceniłam dopiero, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że bez Niego nie potrafię żyć. Nic mnie nie cieszyło, ani ziemskie uciechy, ani ładny mąż, ani nawet pieniądze. Do mojego zgubnego szczęścia modliłam się nieśmiało, bo to wszystko się skończyło. Rodzina męża namówiła go, żeby odszedł ode mnie. Zostałam z 1,5-rocznym dzieckiem. Jeszcze przez jakiś czas walczyłam z fałszywym wstydem, aż w misje parafialne ośmieliłam się przystąpić do spowiedzi. Jak ja wtedy po spowiedzi opłakiwałam szczęście spotkania z moim utraconym niegdyś Jezusem, tego nie potrafię opisać. Drodzy, historia tej kobiety
wprowadza nas w ducha dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi w niej: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Innymi słowy, Chrystus oświadcza, że każdy, kto chce iść za Nim, musi Go ocenić i kochać bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek innego. W hierarchii wartości swego wyznawcy Chrystus musi być na pierwszym miejscu. A ludzie posiadają różne hierarchie wartości. Dla człowieka głęboko wierzącego największą i najważniejszą wartością jest Bóg. Dla chciwca tą wartością są pieniądze. Dla alkoholika butelka wódki. Dla pyszałka chodzenie w glorii, pochlebstw, pochwał. Drodzy, a jaka jest nasza hierarchia wartości? Co dla nas jest największą i najważniejszą wartością? Czy jest nią Bóg? Co my jesteśmy gotowi dla Chrystusa poświęcić? Jeden ze znanych futbolistów amerykańskich nosił na szyi złoty medalik, na którym wygrawerowane były tylko trzy słowa: ja jestem trzeci. Kiedy jeden z dziennikarzy zapytał go, co mają znaczyć te słowa, usłyszał następującą odpowiedź. To bardzo proste. W moim życiu na pierwszym miejscu jest Bóg. Na drugim miejscu jest moja rodzina, żona i dzieci. A ja jestem na miejscu trzecim. Na którym miejscu jest Pan Bóg w naszym życiu? Czy jest na pierwszym miejscu? Piękne, mądre polskie przysłowie mówi: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli Boga postawimy w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na miejscu właściwym. Warto zatem usiąść, tak jak zachęca nas Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, i dokonać rozrachunku z samym sobą. Bo któż z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Drodzy bracia i siostry, my też chcemy zbudować wieżę, której na imię jest niebo, nasze wieczne szczęście z Bogiem. Jakie mamy środki, aby tę budowę rozpocząć, kontynuować i dokończyć? Co jesteśmy gotowi poświęcić, aby ten cel osiągnąć? Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że jeżeli chcemy zdobyć niebo, musimy być gotowi poświęcić wszystko, i Bóg ma być dla nas najważniejszy, ma być pierwszy, ma być naszym jedynym skarbem. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie zapamiętajmy słowa: gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Tak powiedział w Ewangelii Chrystus. Pamiętajmy, że jeżeli tu na ziemi Bóg jest tym naszym największym skarbem, tym bardziej będzie tym skarbem i w naszym szczęściem
w niebie. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który wciąż wzywa nas do pięknego człowieczeństwa, przedstawmy nasze pokorne modlitwy i prośby. Prosimy Cię, Panie Jezu, o bojaźń Bożą dla wszystkich członków Kościoła, aby naszą roztropność i prawość czyniła nas dla całej ludzkości drogowskazem, dokąd mamy podążać. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, o łaskę mądrości dla papieża Franciszka, biskupów, aby pomagali nam rozumieć, co jest zasadzką nieśmiertelnego ciała, a co rozwija naszego ducha. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, o światło dla naukowców, aby odkrywali to, co może nam służyć do walki z chorobami i trudnościami w wyżywieniu wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, o wytrwałość dla nauczycieli, dla uczniów, aby ten nowy rok szkolny był okazją do wzrostu w łasce u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, o wieczne szczęście w niebie dla naszych zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, a w tej mszy świętej szczególnie dla zmarłego Eugeniusza w 15. rocznicę jego śmierci. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za nas tutaj zgromadzonych, aby nasza obecność na Eucharystii pozwalała odnajdować proste drogi Twojej świętości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty nas uczyłeś, że nie jesteśmy niewolnikami, ale dziećmi Bożymi, Twoimi przyjaciółmi i braćmi. Bądź uwielbiony we wszystkich Twoich wspaniałych dziełach, teraz i na wieki wieków.
ojcowski płaszcz, broniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako Cię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając –
podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Robertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz swoim słowem najświętszym sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wszystkie.